Dzień dobry Państwu. Gościem MedExpressu jest dzisiaj pan profesor Konrad Rejdak, prezes elekt Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Dzień dobry panie Dzień profesorze. dobry. A będziemy rozmawiali o stwardnieniu rozsianym, chorobie, która wydaje się być takim modelowym przykładem, że jeśli jest właściwie zarządzana, jeśli pacjent jest właściwie prowadzony, począwszy od diagnostyki, poprzez leczenie, rehabilitację niezbędną, może dosyć dobrze funkcjonować zarówno w swoich rolach rodzinnych, jak i społecznych, zawodowych. Tylko pytanie właśnie, czy polscy pacjenci ze stwardnieniem rozsianym mają zaspokojone potrzeby w tych zakresach, o których powiedziałam? Musimy powiedzieć, że w ostatnich latach dokonał się ogromny postęp w tej dziedzinie. Ja przypomnę, że jest to choroba zapalna układu nerwowego o podłożu autoimmunologicznym i głównym celem niestety ataku i uszkodzenia jest właśnie ośrodkowy układ nerwowy, więc dochodzi do bardzo wielu objawów i praktycznie każde miejsce ośrodkowego układu nerwowego może być zaatakowane, więc jest to choroba przewlekła, tocząca się przez lata i musimy myśleć o bardzo kompleksowym podejściu, jak sobie radzić z tą chorobą, jak ją leczyć. I rzeczywiście nasi pacjenci mogą liczyć na bardzo skuteczne leki. W ostatnich latach pojawiło się kilkanaście preparatów, które modyfikują przebieg tej choroby, ale również to, co pani redaktor wspomniała, diagnostyka. Wczesna diagnoza postawiona zmienia los pacjenta. Przez lata pokutował taki schemat, że niestety owszem, występowały jakieś objawy, które nie do końca były interpretowane, nie mieliśmy narzędzi do diagnostycznych, chociażby jak rezonans czy badania laboratoryjne. No i niestety po nawet wystąpieniu pierwszych objawów do diagnozy mijało wiele lat, zanim choroba przybrała już pełną swoją manifestację i wówczas z reguły było za późno, żeby no cokolwiek zrobić. To uszkodzenie następowało trwałe i no, nie mieliśmy i nie mamy nadal leków, które mogą to cofnąć, odwrócić. To, co możemy zaoferować chorym, to zahamowanie procesu patologicznego, procesu zapalnego, który się toczy od najwcześniejszych faz choroby. I to jest ten wielki postęp, który się dokonał i co sprawiło, że bardzo wydłużamy okres normalnego funkcjonowania chorych o ładnych kilka lat, dając im szansę na normalne życie, normalną pracę i funkcjonowanie w społeczeństwie. Polscy pacjenci mogą w tej chwili korzystać z takich dwóch programów terapeutycznych w pierwszej i drugiej linii leczenia i proszę powiedzieć właśnie, na co mogą liczyć, jakie to są możliwości tak terapeutyczne. Mamy programy leczenia refundowane przez NFZ i mamy pierwszą linię, taką klasyczną grupę leków, które od wielu lat są dostępne. Są to leki zarówno iniekcyjne, jak i leki w tabletkach, które zapisujemy tym pacjentom, którzy właśnie mają świeżo rozpoznaną chorobę. Oczywiście dobór leku zależy od samego profilu i choroby, i aktywności tej choroby, jak i też potrzeb i cech pacjentów i ich oczekiwań. Więc tutaj dysponujemy zarówno lekami iniekcyjnymi, które nadal są w użyciu i wiele osób przez lata akceptuje, toleruje tego typu leczenie, ale nowością jest możliwość leczenia w formie doustnej, co po pierwsze no, uwalnia chorych od pewnych niedogodności związanych z zastrzykami, z no, jednak trzymaniem w domu takich całych pakietów tych preparatów ze strzykawek, prawda, co jest pewnym obciążeniem dla osób na przykład, które pracują aktywnie, podróżują, no i nie zawsze jest możliwe, aby realizowały to leczenie, a głównym
problemem w takich przypadkach jest nieprzestrzeganie do końca zasad. Nie wszyscy pacjenci są w stanie nawet regularnie przyjmować leki, a to odbija się niestety na niepowodzeniu leczenia. No i mamy drugą linię leczenia, która zawiera leki nowoczesne. One mają troszkę wyższy poziom aktywności działania, są skuteczniejsze w hamowaniu różnych postaci choroby o większej też aktywności takiej patologicznej. Co ważne, ostatnio też zmienia się troszkę pogląd. Nie trzymamy się sztywno podziału na pierwszą, drugą linię. Raczej mamy do dyspozycji całą grupę leków i dobieramy do konkretnych osób i do konkretnego okresu choroby, bo aktywność choroby może się zmieniać w czasie, może być bardzo czasami dramatyczny przebieg, który później udaje nam się wyciszyć. Także musimy dysponować tymi lekami tak, aby najlepiej służyły pacjentom. Panie profesorze, pan powiedział o tym, że możliwe jest zahamowanie postępu choroby. A czy są już takie terapie, które mogłyby jakby cofnąć te objawy choroby, czy też zmiany, które powodują pewne objawy? Czy są takie skuteczne terapie? To jest największe wyzwanie neurologii, aby znaleźć leki, które regenerują, odtwarzają utracone struktury, neurony. Niestety nadal takowych nie mamy, ale możemy mówić o takich działaniach ochronnych, protekcyjnych. I te leki, którymi dysponujemy, również te wspomniane z drugiej linii, mają takie działanie. Silny efekt przeciwzapalny. Usunięcie tych patologicznych mechanizmów uszkodzenia sprawia, że uruchamiamy naturalne procesy regeneracji, które w naszym organizmie i w układzie nerwowym są zachowane i przez to obserwujemy poprawę, czyli po na przykład ciężkim rzucie chorobowym możliwe jest powrócenie praktycznie do stuprocentowej funkcji sprzed takiego ataku chorobowego. Oczywiście morfologicznie, molekularnie nie do końca jest to oczywiście to samo, ale no, dzięki tym endogennym mechanizmom naprawczym udaje się powrócić do lepszej sprawności. A proszę powiedzieć, bo to jest no, bardzo delikatny obszar, układ nerwowy. Są leki stosowane od lat, pojawiają się nowe, to o czym powiedział pan profesor. I czy jeżeli mamy pacjenta, który jest już dosyć długo leczony, prowadzony, funkcjonuje całkiem dobrze, ale pojawia się nowa możliwość nowej terapii, czy możliwa jest zmiana terapii u takiego pacjenta? Jak państwo, rozumiem, że to są kwestie indywidualne, ale gdybyśmy spróbowali generalnie do tego podejść. Oczywiście kierujemy się dowodami naukowymi, charakterystyką tych leków. No niestety nasz system jest troszkę sztywny. Mówimy o tych programach lekowych. Tam są bardzo takie dość rygorystyczne zapisy, czyli przejście z jednej linii na drugą, na przykład zmiana leku, no jest obwarowana pewnymi warunkami. To nie zawsze w życiu jest takie łatwe. Oczywiście tych sytuacji z pogranicza jest bardzo dużo, a pacjent na przykład się pogarsza, a nie spełnia jakiegoś kryterium zarówno czasu, jak i liczby zmian. No więc postulujemy, aby zmienić, dlatego że no, niestety nie mamy tej swobody. Lekarz jednak powinien mieć taką większą tutaj siłę decyzyjną, dlatego że śledzimy badania naukowe, wiemy, jak te leki działają i jakie są też trendy światowe, więc dlatego bardzo nam zależy, aby też troszkę uelastycznić te nasze programy lekowe, sprawić, aby więcej osób korzystało z tych skuteczniejszych leków tam, gdzie oczywiście potrzeba. Nikt nie będzie pacjenta leczył lekami o silniejszym czy gorszym profilu bezpieczeństwa, gdy to nie jest konieczne, gdy akurat dany stan chorobowy nie wymaga po prostu takiego silniejszego działania, a potem można wrócić do leków o mniejszej aktywności. Także to jest cała strategia obecnie terapeutyczna i ta swoboda, elastyczność jest konieczna, żeby dobrać leczenie do konkretnej osoby. No właśnie, państwo jako lekarze budują taką całą strategię
terapeutyczną dla pacjenta, a rozmawiamy w dobie pandemii COVID-19. Czy jakieś terapie są szczególnie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Neurologiczne właśnie dla pacjentów ze stwardnieniem rozsianym? Oczywiście. Ten aspekt też jest bardzo ważny, bo musimy pamiętać, że te wszystkie leki też mają pewną inne właściwości farmakokinetyczne, czyli mają inne formuły podawania i są preparaty, które na przykład możemy podawać pulsacyjnie raz na jakiś czas. Czy może to być raz na miesiąc, raz na pół roku, a nawet raz na rok. Więc to też jest ważne w obecnej erze, aby nie zmuszać pacjentów do zbyt częstych wizyt w szpitalu, nie eksponować się na jakieś dodatkowe ryzyko. Także z jednej strony cieszymy się, że wprowadzono takie dobre rozwiązania teleporad, gdzie możemy wydawać leki w wydzielonych obszarach, chociażby w poradni, więc pacjenci nie muszą meldować się co miesiąc, jak to było dotychczas na wizytę. Teraz jest to możliwe raz na 3 miesiące, a nawet i na pół roku. Możemy wysyłać leki do domu pacjenta, także to też jest duży krok naprzód w dostosowaniu się do tej nowej sytuacji. Ale też pamiętajmy, że tam, gdzie musimy stosować chociażby terapie infuzyjne, gdzie stosujemy leki bardziej aktywne, no to preferujemy takie, które wiążą się też z mniejszą częstością podawania. To jest ważny aspekt w nowej sytuacji. I też w tej nowej sytuacji rozumiem, że bardziej się szuka tego dobrego kompromisu pomiędzy skutecznością a bezpieczeństwem leku u danego pacjenta. Oczywiście, to jest ten obowiązek, więc badania, monitorowanie stanu pacjenta daje nam sygnał, który lek możemy wybrać. Oczywiście każdy ma jakieś efekty też uboczne, nie są to leki zupełnie obojętne, więc ta znajomość właśnie profilu farmakokinetycznego, właściwości danego leku i też możliwość monitorowania terapii sprawia, że wybieramy tą właściwą. Ważny aspekt, o którym wspomnieliśmy w trakcie rozmowy, to jest to, że jakby kierujemy się w tym momencie już na możliwość cofnięcia objawów. Pan profesor o tym powiedział. Czy możemy powiedzieć, że takim celem teraz leczenia pacjentów ze stwardnieniem rozsianym dojdzie jakby nowy cel, taki horyzontalny, czyli cofnięcie objawów, a nie tylko ich zatrzymanie, nie tylko właściwa rehabilitacja, to wszystko się nie zmienia, ja rozumiem, ale czy możemy dać tę nadzieję, że nowe terapie skuteczne mogą też cofnąć trochę chorobę, bo do tej pory mówiło się raczej, że możemy ją zahamować, ale zmian nie cofniemy. To prawda, to jest ten główny cel. Wyobraźmy sobie troszkę obrazowo gaszenie pożaru. Takie dogaszanie tylko na obrzeżach, nie zawsze jest skuteczne. Cały czas ten proces patologiczny trwa i uszkadza neurony, aksony. Więc widząc, że jednak jest to sytuacja o dużej aktywności choroby, wolimy zadziałać tak, aby zupełnie wygasić ten proces patologiczny, a to stwarza szansę właśnie tej regeneracji. Więc to podejście takiej terapii, czasami nazywamy to terapią indukcyjną, gdzie wybierając konkretny lek o dużej skuteczności, dajemy szansę na zregenerowanie. Inną rzeczą jest, że też w SM mamy taki bardzo poważny komponent choroby, fazę progresywną. Jest to rzecz, która niestety, ta faza choroby, która jest konsekwencją fazy rzutowo-remisyjnej i cieszymy się, że w tym obszarze, który dotychczas w ogóle nie był w jakiś sposób uchwytny dla terapii, też się pojawiają nowe preparaty, nowe możliwości leczenia, aby dać szansę tym osobom, które nawet doszły do już nawet bardziej zaawansowanej fazy choroby, podobnie jak pierwotnie postępujący SM, gdzie też od niedawna mamy lek, który może hamować i tą najtrudniejszą w leczeniu postać choroby.
Tak, bo mówimy o nowych lekach, ale też nie zapominajmy, że cały czas w portfolio lekarzy znajdują się leki dotychczasowe, których skuteczność i jakby bezpieczeństwo stosowania są udowodnione i one też z powodzeniem są stosowane. Tak jest, więc tutaj jest tak ważne, aby dopasowywać się do konkretnej fazy choroby. Mhm. To nie jest choroba, gdzie możemy zaprogramować, że po diagnozie tylko ten jeden lek czy grupa leków działa, musimy mieć swobodę sekwencjonowania, zmiany leków jeden na drugi, oczywiście w sposób bezpieczny, ale pamiętajmy, że też jest to kolejny aspekt. Ci chorzy, którzy dobrze reagują na dobrze dobrany lek, powinni kontynuować w sposób nieprzerwany to leczenie. To była niestety słabość dawnych czasów, kiedy mieliśmy terapię na 5 lat. Trzeba było u wielu chorych przerywać leczenie, mimo że było skuteczne. To był taki paradoks, że nie ma objaw chorobowych, to przerywamy to leczenie. Mhm. Teraz niestety mamy dużą grupę chorych, którzy nabyli niestety nieodwracalne uszkodzenie układu nerwowego właśnie w związku ze skróconą terapią jakąś, czy w ogóle brakiem terapii, więc tak ważne jest, aby każdemu dać szansę, nawet w już troszkę zaawansowanej fazie choroby, bo obserwujemy, że czasami nawet osoby z bardzo głębokim deficytem po zastosowaniu leku wracają do w miarę dobrej funkcji ruchowej. To jest niesamowite dla nich, to tak jakby odzyskanie wzroku przez osobę dotknięte chorobą okulistyczną. A te leki, które funkcjonują w programach terapeutycznych w tej chwili, to są leki już sprawdzone i refundowane chyba od kilku lat. Tak, tak. Ważne, abyśmy mogli oczywiście je jak najdłużej kontynuować, patrząc na stan kliniczny pacjenta. Mm-hmm. Oczywiście reagujemy na pewne problemy związane z terapią, ale to też jesteśmy w pewnej grupie leków, więc możemy zmieniać terapię, aby uniknąć jakichś działań niepożądanych. Ważne, żebyśmy mogli kontynuować tą terapię, bo w tej grupie leków o bardzo już też dobrze poznanym profilu bezpieczeństwa i skuteczności, które są obecne na rynku już 20-15 lat, oczywiście o nich najwięcej wiemy. Nie każda nowość oczywiście jest tym zawsze przełomem. Zdarzało się, że pewne leki wchodząc były wycofywane, więc ta wiedza i doświadczenie skumulowane tak bardzo jest istotne. Dla nas neurologów, ale też i dla pacjentów, którzy widzą, że po prostu nic się nie dzieje, a to jest właśnie w tej chorobie najważniejsze, żeby nie obserwować progresji czy nowej aktywności choroby. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za rozmowę. Dziękuję. Bardzo dziękuję.